Cześć kochani, witam was, a właściwie witamy was, bo widzicie, jestem z moim gościem specjalnym. W końcu udało mi się namówić Kamila, żeby wystąpił u mnie na kanale. Były pewne opory. Były pewne opory, nawet duże, ale w końcu, tak jak widzicie, jest Kamil, jesteśmy przygotowani, mamy koszulki. Widać czy nie widać? I love Thailand. Kamil ma tutaj z pięknymi słoniami, z dużym logiem. Logo. Dobra, nie przedłużamy, zaczynamy. Przychodzimy dzisiaj do was z testem smakołyków, bo nie tylko słodyczy z Tajlandii. Mamy tutaj siatkę całą i będziemy po kolei wyjmować i próbować. Kamil, masz tutaj wodę przed sobą, ja też mam w razie co wodę. No i co, zaczynamy po kolei. Może te glony zostawimy sobie na potem, bo to zepsuje cały smak. Ja już próbowałam to, co prawda. Dobra, od czego zaczynamy? Na słodko czy na słono? To jest rybne, także to może też zepsuć smak. Okay. To może na później. Krewetkowe. Dobra, może od tego zaczniemy, co? Od tego słodkiego. No. Tutaj mamy taki batonik, wszystko będziecie widzieli na przebitkach. Batonik jakby chrupiący w środku z nadzieniem. Nie wiem, jakie to nadzienie, chyba toffee. A tu jest napisane. Cheese cream. No to zobaczymy, myślałam, że to jest toffee. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. To jest taka tubka jakby kukurydziana, coś takiego. To serem pachnie, nie? No spróbuj. Możesz ugryźć, no już tam bez łamania. W środku jest z nadzieniem. To jest na słono, nie? Na słodko. Na słodko? Mhm. A pachnie serem, słuchajcie. No. Taki ale słodkie, ojej. Z czekoladą. Nie jest to złe w smaku. Ale słodkie mega, nie? No. Jest to słodkie, ale pachnie serem. Takim serem, wiecie, słonym serem. Dziwne, naprawdę. Pachnące serem, ale mega słodkie. Tak w skali 1 do 10? 4? Słodkości? Nie, ogólnie, tak jakbyś miał ocenić. Ja bym chyba dała 4 może. 4 no. No. Potem mamy co? Bierzesz ciastka? Tak. Choco plus. Ciastko z karmelem i czekoladą. A musisz chyba głośno mówić, bo nie będzie słuchać. Ciastko z karmelem i z czekoladą. I one już są otwarte, bo ja je próbowałam. Bo to były w ogóle kupione ciastka na podróż, już nie do tego, nie do testu. Ale spróbujemy tutaj. To się wytnie. Padło pod łóżko. Dziesięć sekund nie leżało to. Powiem wam tak, dla mnie jest to dobre w smaku. Takie kruche ciastko z czekoladą. Ale żeby tu było czuć karmel, to ja w ogóle nie czuję tego karmelu. Niby tu jest jakaś warstwa między czekoladą a ciastkiem, ale ja jej w ogóle nie widzę. W sensie na opakowaniu jest narysowana, ale ja nie czuję. Czujesz w ogóle, żeby karmel był? Nie. Mogą być, nie? Nie są ale złe. Coś się ciągnie, więc to może ten karmel w środku. A całkiem dobre, nie? Mhm. Ale tak, ja tak bym dała 6. A ty? Też tak? Z 5. No. Potem mamy ciastka jakie? Z białą czekoladą. I z ciemną czekoladą. I z brownie. Aha, i z brownie. One też są akurat otwarte, bo to były dwie paczki, które były kupione akurat na podróż. Tak to się prezentuje. I są to takie malutkie też kruche ciasteczka w środku, chyba z nadzieniem też. Takie a la markizy, coś takiego. Takie widzicie, zwykłe, białe i w środku jest biała i czarna czekolada. Pachnie takim trochę sztucznym kakao, szczerze mówiąc. No, a strasznie śmierdzi. Nie? Dziwnie pachną. Z mokrą szmatą. Z mokrą szmatą. Nie, dla mnie to takim sztucznym kakaem. Kakao takie.
No już próbowałam te ciastka, ale one takie dla mnie 3 na 10 bym dała. Nic specjalnego, no. Może byś się tak podsunął tutaj do mnie kawałek, co? Boję się. No to już było, nie? Tak, to już było. To co, może chipsy teraz na słono? No. To teraz weźmiemy sobie chipsy. I to są takie krakersy krewetkowe. Tak to się prezentuje. I co? Spróbujemy. Tam jest bardzo duża moda na rzeczy, może otwórz. Bardzo duża moda na rzeczy z krewetkami. Zupki chińskie, chipsy, jakieś krakersy, paluszki. Bardzo dużo jest krewetkowych rzeczy. I czasami bywa tak, że krewetki są... Śmierdzi? Sama ryba. Ja. O Jezu. Nie. Ale jak? Taką... Ale jak? Oby, no. Taką brudną krewetkę. O, nie, taką jak wejdziecie do jakiegoś portu i taką nieświeżą rybą. Albo jak karma trochę dla kota. Nie, w smaku jest okej, okay, nie? Mhm, ale taki zapach odrzuca po otwarciu. Ale taki zwykły jakby trochę chrupek kukurydziany, solony. Ja tu nie czuję ryby w smaku, ale zapach jest po prostu okrutny. Zapach jest okrutny po prostu wręcz, okrutny. Nawet nie zjem tego do końca. Teraz bananki. I to jest rzecz, na którą zwróciłam uwagę, dlatego że ja nie jestem fanką za bardzo bananów. Kamil, ja też nie. Kamil uwielbia banany. Jest przeciwieństwem mnie, ale może nożyczki weź czy coś. Jest przeciwieństwem mnie, ale co zwróciło moją uwagę, że to jest sam suszony banan, bez żadnego dodatku cukru, oleju, bo te wszystkie suszone banany, które na przykład ja lubię, ale one są zazwyczaj właśnie z olejem i z cukrem. Nie zdarzyło mi się, nie znalazłam przynajmniej ja, żeby było sam suszony banan, taki normalny, wiecie, bez niczego. A to są właśnie takie suszone banany bez kompletnie niczego. I one są tak jakby, jak to się mówi, próżniowo zamykane, pakowane. Jak to wygląda? Wygląda jak wygląda. Pokaż. Nie śmierdzi przynajmniej. Nie, nie śmierdzi, ale też nie pachnie jakoś bananem bardzo. Trochę wygląda w środku, wiecie co, jak daktyle, tylko takie duże, zbite. No dobra. To sobie wyciągniemy. Ups. Tak to wygląda, bananek. Powiem wam, że... Nie wiem. Trochę bez smaku, nie? Bez takie... smaku banana. Troszeczkę to przypomina dla mnie suszoną śliwkę albo morelę, taką pomieszanie. Konsystencją przypominała daktyle suszone. Jest słodkie, ale nie jest tak słodkie jak daktyle. Całkiem spoko, mogłoby to być jako dodatek do jakiejś owsianki. Dobre nawet. No. Ja bym tak dała 7. Spoko. Całkiem fajne to jest. Boże, śmierdzą mi palce od tej ryby normalnie. Ale no mówię wam, zapach tragiczny. Co teraz? Cukierki? Nie. Coś tego może. KitKata? KitKata. Mamy KitKata. Mamy KitKata tego mlecznego, bo w Tajlandii ich taką tradycją, powiedzmy, jest picie takiej tajskiej herbaty słodkiej z mlekiem. I tutaj mamy właśnie KitKata o smaku tej mlecznej herbaty. Próbowałam tą herbatę razem z żelkami takimi gumowymi i powiem wam, że no okej, ale dla mnie to jest za słodkie. Jak to wygląda? Dwie warstwy, jak widzicie. Chyba fokusa nie. No mniej więcej widać. No. Łamiemy. No. Ja wiem, czy to przypomina tą herbatę. Może trochę? Mm. Jest taki posmak herbaty. Jakbyście jedli troszeczkę białą czekoladę z toffee i taki posmak na z tyłu jest herbaty, jakbyście popili to herbatą. Jest taki posmak.
dla mnie takie... takie średnie. Trochę nie w moje gusta. Ja bym dała tak 4. A ty? Gdyby nie ten posmak, by było 8. A tak? Tak to też z 5. No. Dla mnie takie, ale mówiłam, czekajcie, muszę aż odsunąć tą rybę, bo... Co teraz? Mamy te cukierki? Dobra. Tu mamy już otwarte. Tu mamy już otwarte opakowanie, zostawiliśmy sobie tylko na test. Takie cukierki bardzo popularne do rzucia, mleczne. I tutaj mamy o smaku jogurtu i banana. Tak, tych cukierków do wyboru było bardzo dużo, były też durianowe, ale durianowe mamy inne, więc stwierdziłam, że weźmiemy takie. I zostawiliśmy właśnie tutaj po 2 jogurtowe i po 2 bananowe, żeby spróbować. W Tajlandii bardzo popularne są różnego rodzaju żelki, rzeczy z kolagenem, wszystko co jest ciągnące, gumowe, to tego jest na pęczki po prostu. I mleczne, właśnie z dodatkiem mleka. Który wziąłeś pierwszy, jogurtowy? Dobra, to ja też wezmę jogurtowy. I one wyglądają, słuchajcie, jak takie kuleczki, takie kulki. Jak guma kulka wygląda, o. To jest bananowy. My wzięliśmy jogurtowy. Jak dla ciebie? No to nie. Konsystencja trochę mamby. Jogurtowy. Jest taki. Sobie. Jest taki posmak jogurtowy, trochę sztucznawy, nie? Trzy. A bananowy. I słodkie bardzo. No teraz bananowy, czyli coś co Kamil lubi. No ale zobaczymy. Bo widzę, że bananowy trochę lepiej. Bananowy już 7, tak. O Jezu, zanim ja to otworzę teraz. O, dobra. Bo to nie jogurtowy, tak. Tak sobie. Też czuć takim sztucznym bananem, ale... 7, że się postarali. Ten banan... co to jest dla mnie banan? Banan z kaszek dla dzieci. No tak to smakuje. To teraz bierzemy na tapetę coś, co też jest w Tajlandii bardzo popularne, czyli cukierki tamaryndowe. To jest... nie wiem, jak to się po prostu mówi. Tamaryndowiec, nie? Tamaryndowiec tam po prostu. I to są, były suszone, były w cukrze, były różne, ale już pod koniec się, wiecie, tak spieszyliśmy troszeczkę i po prostu wzięłam takie cukierki. No zobaczymy. Bardzo są napompowane. Mają mega dużo powietrza w środku, więc pewnie tam na dnie tych cukierków jest dosłownie. Aż się boję, że mi to strzeli. Albo weź troszeczkami, może to odczuć lepiej. Bo jak huknie... I to są takie malutkie kosteczki chyba, przynajmniej takie jest narysowane na opakowaniu. Strach się bać, jak to pachnie. Dobra. To trochę wygląda jakby takie kamyczki w czekoladzie, rodzynki w czekoladzie. Takie malutkie kamyczki. Zapachu jakiegoś nie ma. Jest kwaskowate. No, jest dziwne. Nie wiem, trochę jak. Trochę jakby takie twardsze mentosy. Tylko mega kwaśne. Słodkie i kwaśne zarazem. Ale takie kwaśne, że aż kwaśne, nie? Nie spodziewałam się, tylko myślałam, że to będzie jakieś takie mleczne. Tak patrząc po tym. Ale nie jest to złe, tylko takie bardzo specyficzne. No jeszcze jednego. No ja będziesz jeszcze jednego. Nie, naprawdę nie dam czegoś takiego. Konsystencja mentosa. Trochę twardsze. I kwaśne mega, nie? Im dłużej się żuje, tym pod koniec jest coraz bardziej kwaśne. Nie wiem, coś takiego innego. Ja bym dała z 5 nawet. A ty? Można dać 5. Nie, nie bardzo. Nie twoje klimaty. Za kwaśne, nie? No jest jakiś taki... A musisz głośniej mówić, bo nie będziecie słuchać. Jest taki jakiś kwaśny bardzo. No. Kwaśny. Specyficzny bardzo. Trzy. No i dobra, skończymy sobie ze słodkimi rzeczami. Także zostały nam tu jeszcze 2 rzeczy na słodko.
Coś, czego ja się najbardziej boję, szczerze mówiąc, są to cukierki z duriana. Jest to owoc, który, można powiedzieć, no Tajlandia słynie z duriana. Jest to owoc duży bardzo, z takimi kolcami, tak jak tu widzicie na obrazku, ale śmierdzi niemiłosiernie. Ten zapach można porównać... Wąchałam, przecież przechodziliśmy nieraz koło tego, koło stoiska. Nie czułam. Czułeś zapachu? Nie wąchałem go tak, no to, żeby go wziąć w rękę. No w rękę nie, ale wiecie, to czuć jak się przechodzi nawet z kilku metrów ten zapach. I Charlotte nawet mówiła o tym, ja się z nią muszę zgodzić, że ten zapach przypomina troszeczkę gaz. Jest takim gazem jakby trąca, nie wiem jak to powiedzieć, gaz w połączeniu z jakimś owocem. Nie jadłam, bałam się tego zjeść, ale stwierdziłam, że dobra, po cukierkach raczej nic nam nie powinno być. Więc sobie spróbujemy, też wyglądają jak takie żelki. No zobaczymy jak to będzie smakowało. W wielu hotelach, w wielu miejscach jest w ogóle taki przekreślony durian, że nie można... Czujesz to? Nie. To jest ten zapach właśnie. O fu, no. O ja. Faktycznie takim gazem. Ale to jest w ogóle gazem, no takim gazem. To jest pakowane, jeszcze w papierki. Normalnie jakby gaz spuścili. No. Ale wiecie co, nie spodziewałam się. Myślałam, że to będzie takie troszeczkę udawane. Taka wersja oszukana, ale no, śmierdzi okrutnie jak się otwiera opakowanie. Boję się. Ojej. Może powinniśmy wziąć jakieś... O Jezu. No, zapach jest naprawdę. Teraz mi spadło na ziemię. Boję się, aż wiecie co, boję się. Smakuje jak por. Albo jak cebula. Albo jak cebula. No. Naprawdę. Jak słodka cebula. Wiecie jak co? Jak syrop, jak się robi na... No. Jak właśnie robię na przeziębienia, że zasypuję cebulę cukrem, tam miodem, cytryną. I to smakuje jak cebula w cukrze. Nie mogę powiedzieć, że jest to coś, czego nie da się zjeść, co aż wiecie, cofa, ale nie jest to dla mnie przyjemne. Takie... Ja chyba tego nie przełknę. Ty tylko połowę ugryzłaś. Ja miałam całe do cukierki. No, wzięłam połowę. Ale zakleiło mi się tu na zębie, czuję to. No powiem wam, że... Nie, durian wypada najgorzej na razie. Dla mnie to jeden. Jeden? No. No dla mnie też tak, jeden, dwa. Może a jest napisane, że prawdziwy durian dodany. Real durian added. Spróbujemy coś teraz. Mega dziwne. Cukierki arbuzowe z solą. I tą rzecz już jadłam. Ona mi bardzo smakowała, dlatego wzięłam na zapas. I one też są pakowane. Wiecie, tak dla odświeżenia po tym durianie cebulowym. A ja uwielbiam arbuza. Ale czy ja to czuję sól? Są one troszeczkę takie... Nie są takie mega słodkie. Trochę czuć troszeczkę taki słonawy posmak. Nie wiem, mi one bardzo smakują. Są orzeźwiające, są arbuzowe, ale nie są przesłodzone i nie są takie bardzo sztuczne. Więc jak będziecie w Tajlandii i... Bo my te wszystkie rzeczy mamy z 7-Eleven. Także jeżeli będziecie w tym sklepie, to wam bardzo polecam właśnie te cukiereczki. Z arbuzem, są też chyba cytrynowe z solą. Ale te arbuzowe są super, nie? Nie? Nie, to dla mnie to też takie 3 będzie. Tak? Dla mnie nie, mi bardzo smakują. Dla mnie jest 7. Są naprawdę spoko dla mnie. Może dlatego, że ja po prostu bardzo lubię arbuza. I są też takie jakby, miały mentol w sobie. Że jest takie... No. Czucie zimna takiego jak w środku. Takie jakby z eukaliptusa troszeczkę, o. No. I w środku, mają jakieś nadzienia. A nawet tu jest narysowane. A teraz rzecz bardzo rybna i ona jest tutaj otwarta, bo ja ją w hotelu jadłam. I to są po prostu nori. Zwykłe nori, czyli te plastry do zawijania zielone. Sushi.
do sushi. Tak, tak. Tylko że one są w przyprawach i one są z chili tutaj. Spicy flavor. No, że są po prostu ostre. Wyglądają jak zwykłe duże plastry nori, zielone. Także proszę bardzo, może sobie kawałek łamać. Mi to smakowało, Kamilowi pamiętam, że nie smakowało. Ale nie da się tego dużo zjeść, bo to jest, pamiętam, że było słone i takie bardzo mocno przyprawione. Mi to smakowało. To bardzo słone, ostre, czuć na języku tą ostrość. Ale to jest nori. Ale to nie jest taki smak bardzo wyczuwalny nori. Ale dlatego, czuć. Że... Nie no, czuć, ale... Są tak ostre i słone, że dużo się tego nie zje, ale ogólnie mi to smakuje. Bo gdzieś mi ta sól poleciała tak w gardło. Tutaj też 3. No dla mnie to 6. Ale też wzięłam, słuchajcie, jakąś inną markę w 7-Eleven. To też nie było drogie. I mi nie smakowała. Musiałam wywalić, bo nie byłam w stanie zjeść. Ale właśnie te z tym ludkiem, to te mi smakowały. I jest jeszcze taka mniejsza wersja w malutkim opakowaniu. Także dla mnie to było fajne, no ale to trzeba lubić po prostu nori, nie? Jak lubicie sushi, to... Ja lubię sushi, ja No właśnie. Kamil lubi sushi, ale nie bardzo. No także, no widzicie, jak to jest. Trzeba próbować po prostu. No. Co dalej? Teraz mamy takie... jakieś snaki. Zobaczymy, takie sticky, paluszki takie. Sticky, paluszki. Rybne chyba, z dodatkiem chili. No zobaczymy, bo jak będzie tak trącać rybą jak te chipsy. Te chipsy smaku są dobre, powiem wam. A czy dobre? No takie znośne, po prostu kukurydziane. No to też. Ale śmierdzi. To też takim. Też? Rybem. Rybem? Przepraszam, rybą. I pokaż, jak to wygląda. Jak takie płaskie paluszki. Ding, ding, ding. Już się boję. Pachnie to rybą, ale to już pachnie taką bardziej pastą makrelową, coś takiego, bo tamte to taką rybą śmierdzącą. I to jest miękkie, myślałam, że to będzie chrupiące, ale to jest miękkie, gumowate. Też jest ostre. Jest ostre. Czuć się papryczki. Troszeczkę czuć rybą. Ale nie aż tak jak ale, tamte to było tragedia. Zabójstwo. To jest takie... takie nijakie, nie? No. Ja bym dała 2. No to ja dam 3. No nie jest to jak... ale nie wiem. Nie wiem, do czego to jeść, tak po prostu sobie, czy co? Też nie. Tak to trochę smakuje, jakby było takie namoczone w czymś, w wodzie. Takie wilgotne. No, nie mój klimat. I na koniec, słuchajcie, mamy dwie rzeczy. Dla ratunku trochę dla nas, tak szczerze mówiąc. Bo już widzę, że tak tyle gadamy. Pierwszą rzeczą jest coś, co ja nie wiem, co to jest. Jakiś odświeżacz do ust. Wydaje mi się, że to jest guma do rzucia. Ale zaraz. I to było, takie też popularne dosyć w 7-Eleven. Takie opakowanie żółto-zielone, jak widzicie. I w środku jest... W środku jest coś, co pachnie miętą. Jest to taka kostka. Kostka czarna, brązowa w sumie. Z jakimś nadrukiem. Tak. Pewnie nie sfokusuje, znając życie. A co tu ma wydrukowane? Jakieś logo takie. A to na pewno trzeba jeść? No nie wiem. Łamiesz? Na pewno? Bardzo sztywny. Ja aż się boję, bo... Może nie połykaj. No, bo nie wiadomo jak to... Kurczę. Może to się rozpuszcza w czymś. Ale jest niby odświeżacz do ust. Może trzeba było jakąś instrukcję przeczytać tego, nawet zanim... A bo tu nic na opakowaniu nie ma. Ale jest jakie to jest dziwne smaku. Jakie gorzkie. Ty to zjadłeś? Mm. To weź tego nie połykaj lepiej. Jaki test. No słuchajcie, na żywo. Na żywo. Prosto z Dublina. Bo już przyjechaliśmy, tak jak mówiłam. Ja tego nie będę jadła. Ja też. Ogólnie myślałem, że to będzie guma, ale to... Ale to jest takie twarde mega. To jest twarde, chrupiące. No. Nie wiem, czy to się, może to się zsie jakoś, ale... A to by było niewygodne, bo to jest za duże.
to jest takie, taką gorycz ma, bardzo gorzkie. Nie, ja nie czuję tutaj mięty żadnej. Może trochę, ale to jest takie, jakbyście węgiel trochę wzięli do buzi. Nie. Nie wypał. I coś do nosa. Nie wiem, czy wiecie. Aha, no to jest taki sticzek. I to jest też w Polsce, myślę, że można spokojnie znaleźć, tylko wiecie, no w polskiej wersji. W Tajlandii to sprzedają aż nawet w takich długich paskach, hurtowo, że jest tam, tam ileś jest w opakowaniu. Bardzo popularne w Tajlandii to właśnie. No. Ze względu na zapachy, które są w Tajlandii, no. Co jakiś czas śmierdzące. Bywa tak, że jest naprawdę bardzo nieprzyjemnie. I często widać właśnie Tajów, jak idą i to wąchają. Ponoć to przy takich dużych, dużej częstotliwości używania uzależnia, nie mam pojęcia. Możliwe, że tak jest. Ale jest to, uważam, fajna opcja, taka doraźna, jak gdzieś idziecie zwiedzać Bangkok, nie wiecie gdzie i chodzicie między różnymi tam uliczkami, sobie przychodzicie na spacer, to czasami możecie się zdziwić, albo gdzieś na China tam, to możecie się zdziwić, jaki będzie smród, że ja czasami szłam i po prostu musiałam sobie zatykać twarz, bo nie byłam w stanie przejść normalnie. Tylko uważaj, bo pewnie niektóra strona jest do... Ale mocno. Mocno. To taki, jak wygląda, taki inhalator jakby. Nie wiem, czy to rozumiem. Chyba nie. No ale, no właśnie ten aparat ma problem z szybkim zoomem, także, no ale widzicie, jak to wygląda. I jak? Mocne? No, jest bardzo mocne. No jakbyście sobie wzięli Vic Vaporum pod nos i wąchali. No, jest takie mocne mentolowe. Ale uważam, że to jest fajna sprawa, jadąc do, akurat do Bangkoku, żeby sobie kupić na miejscu w 7-Eleven, to też nie jest drogie, już nie pamiętam, ile to kosztowało, 4 zł, 2 zł, nie wiem. Można też kupić tak, jak mówię, macie w składzie mentol, kamfor, eukaliptus i borne. No, dla mnie jest tak, jak mówię, takie Vic Vaporum. Wiecie co, skończyła nam się pamięć na karcie, także nie wiem, czy nie jesteśmy teraz za blisko trochę. No ale dobra, tak już się żegnamy, bo ten test trwa bardzo długo. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że miło przywitać się mojego gościa, wiecie, o co chodzi. Oczywiście. Może was to nakłoni do subskrypcji mojego kanału. Mój gość specjalny. No. Chcesz coś powiedzieć widzom na koniec? Tak, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Może w następnym filmie. No, już Kamil jest zachęcony, mam nadzieję, że już tylko tak dalej będzie, że się będzie pokazywał. A co ja wam mogę powiedzieć i chyba razem możemy to powiedzieć wspólnie, nie jedzcie duriana. Chociaż nie, wiecie co, możecie zjeść, bo fajnie jest spróbować czegoś innego i po prostu się przekonać, że jest to niedobre. No, ale są też takie osoby, które bardzo lubią ten owoc, więc no wiecie, akurat może wam posmakować. Także tak by się prezentował nasz test. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa! Pa.